brawo poleci. O swoich przygodach opowieść zaczyna zawsze wesoła morska drużyna. Na morzu w oddali kołyszą się statki, jak małe orzeszki kupiły. Wśród nich my jesteśmy gotowi, by płynąć w dalekie, obce krainy. Niestraszne nam stormy, burze i wiatry, olbrzymie grzyby, fale. My dzielni jesteśmy i morze kochamy, więc chętnie płyniemy tam. Zatem do steru, prej wyruszamy, do wspólnej zabawy zapraszamy. Burze i wiatr i kurz, wcale nas nie przeraża. Piękne jest życie, ciężkie jest trud każdego marynarza. Szumi, szumi polskie morze, pieśń wesoło śpiewa. Czasem się uśmiecha do nas, a czasem się gniewa. Nie gniewaj się, morze miłe, nie groźne nam fale, bo my tej waszej groźby nie boimy się wcale. Szubi, szubi polskie morze, słodko nad nim świeci. Kochają je całym sercem wszystkie polskie dzieci. Na ofensywę.
nieznanej Bóg dali, o trudnej pracy rybaków i o statku mknącym po fali, o mewieśnie czystym ptaku i o rybach z wodnej głębiny, o wyspie z raf koralowych, o złotych grudkach bursztynu i o jutrzence tęczowej, o słońcem złoconej plaży, o sztormach i ostrym wietrze, o stu przygodach żeglarzy i o morza potędze wiecznej. Więc przyłóż muszlę do ucha, o czym szumi posłuchaj. Bardzo dawno temu w starym domku nad brzegiem morza mieszkała mała dziewczynka. Kiedy jej ojciec, wielki rybak, wypływał na brzeg ryb, a matka spała płótno na prostach, ona chodziła wciąż smutna. Martwiła się matka, martwił się ona. Matka włożyła jej do fartuszka trzy kurze jaja i powiedziała: zanieś te jajka staruszce, która mieszka przy zagajniku niedaleko jeziora. Dobrze, mamusiu. Matku, przyniosłam jajka. Dziewczyno, dlaczego płaczesz? Tylko chcę skrzydlić? Bo wszystko jest takie smutne, zapłakane i szare, jak mój fartuszek. Powiększymy twój fartuszek i przygotujemy twoją nową misję. Jakiej formy sobie wybierzesz? Czarny. Dobrze, to może być trochę czarnego. No bo czarna jest ziemia i noc. Ale też są jaśniejsze kolory. Na przykład czerwony. Czerwień to miłość. Dlaczego? Bo czerwony jest krew, która płynie w sercach twoich rodziców, a oni cię kochają. Tak? Popatrz lepiej na piasek na plaży. Jest czuły, prawda? Jak słońce. Tak. Rozejrzyj się dookoła. Jakiego koloru widzisz najwięcej? Zielonego. Zieleń to kolor życia, no bo zielona jest trawa i liście na drzewach i inne rośliny.
jego kaszuszka. Jaki kolor sobie jeszcze wybierzesz? Jak niebo i woda. Ta błękitna nić przypomina niebo. Ta niebieska nić wodę w jeziorze. I mam tu jeszcze jedną nić. Rana, dobra. To będzie morze przed górą. Dobrze? O tak! Coraz to inną nicią tak zgrabnie tańczyła w palcach staruszki, aż na południe ukazały się łodygi, liście, kwiaty i owoce. Siedmiokolorowego haftu. Od tej pory wszystkie kaszubskie dziewczynki takimi właśnie kolorami haftowały. Kartuszki, bluzki, sukienki i serwetki. Share your pleasure.
naszej grupie sześciolatków nie brakło wierci pięć, ani też gagatków. Mamy parę gadów i spóźnialskich oraz tych, co piszą jak kura fazurę. Ktoś się nieraz w szatni rozpychał łokciami, więc się pani martwi i wzdycha czasami. Ale kiedyś z nami skończą się kłopoty, już by wszyscy panią zapewniały o tym. Niech pani nie myśli, że to puste słowa, bo dziś między nami powstała umowa. Tylko dziś 20 lat minie, to znów się zjawimy u pani w gościnie. Różne bytu są zawody, chyba i kilkaset lat, a ty, młody przyjacielu, kim zostanie, wybierz sam. Będę marynarzem z brodą aż do pasa. Nie pozna mnie cała klasa. Ja też przywiedzę, będę już doktorem. Nadzwyczajny syrop ze sobą zabiorę. Ja za lat 20 będę budowniczym. Tyle miast zbuduję, że trudno policzyć. Ja będę kucharką doskonałą, jakich w świecie mało. Zrobię wam kolację, myślę, że przyznacie mi rację. Nie bardzo ciekawią maszyny liczące. Zmajstruję ich 1000 albo 2000. Ktoś będzie z was chory, o tym pamiętać warto. Ja będę troskliwą pielęgniarką. Ja za lat 20 przylecę w rakiecie i spytam, czy pani zechce też polecieć. Polecimy. Ja chcę mieć ogródek i w nim rusiać najwięcej. Zrobię wielki bukiet i pani go wręczę. Teraz niech pani tu spokojnie czeka. Niedługo się zmienimy z dzieci mądrego człowieka. Czy będzie z nas pociecha? To już pokaże czas. Jak trzeba się uśmiechać, byście uczyły nas. I cała rodzina. Ale według kapcie stało wiele osób.
pracowało. Teraz, drogę panie, za to wielkie dziękowanie. Kancelaria nasza kochana, a w niej pani Emila, pani Rysia i pani Ania. Codziennie wita wszystkich od rana. Troszczy się o nas, o każdej porze i w trudnej chwili zawsze pomoże. Dziękujemy naszym paniom, że codziennie były z nami, że uczyły wierszy bajek. Ubrać, czym się najeść, jak myć zęby, jak się kłaniać i skakania i biegania. Za wycieczki, za spokój, za różne zajęcia, za ciepłe serduszko, a resztę powiemy paniom na puszko. Dziękujemy pani Ani i panu Markowi za całe lata rytmiki, za piosenki, za tańce i za wesołe zabawy. Dziękujemy panią Wodzu za to, że śpią czystością szafki na swych miejscach są zabawki. Wiedzą wszyscy przedszkolacy, bo źle mają wiele pracy. Pani Poli i panu Andrzejowi za to, że przed świtem przychodzili i śniadania nam robili. Julka i Olivia. Dziękujemy naszym rodzicom za to, że są z nami, za to, że bardzo nas kochają i o wszystkich pamiętają. Ja już idę do szkoły. Jestem mądry i duży, dziś cię żegnam przedszkole. Tak mi ciężko na duszy i pomyśleć, że maleńkie te stoły pozostaną na miejscu, a ja pójdę do szkoły. Zapomnieć śniadania czasem się zdarzy, lecz będę pamiętać, by zawsze mieć uśmiech na twarzy. Yeah.
były wspaniałe. No nie ma co komentować, bo ja już nie umiem. Ja dzieciom serdecznie dziękuję za piękne występy. Mojej pani zastępcy dziękuję za rok wspólnej pracy. Pani Tereni bardzo dziękuję, pani Justynce, panu Markowi, pani Aniu, no i wam wspaniałe. Thank you.
małe. Biurka sykowska. Przeczytam, bo niestety emocji jest dzisiaj za dużo i nie zdołam już nic więcej powiedzieć. Pani Tereniu, nie ma słów, którymi moglibyśmy wyrazić Pani naszą wdzięczność. Nie ma ceny, którą moglibyśmy wynagrodzić Pani wszystkie lata poświęcone naszemu wychowaniu. Pani troski, opiekę, cierpliwość dla nas. Możemy tylko powiedzieć dziękujemy. Biedronki 2015 wraz z rodzicami. Bardzo
jak to są takie usiądź, Majeczka.